Elektrownia Pątnów jest największą elektrownią grupy kapitałowej ZPAK. Została zaprojektowana jako elektrownia parowa, kondensacyjna, blokowa, opalana węglem brunatnym. Aktualnie moc zainstalowana elektrowni wynosi 644 MW, a w skład jednostki wchodzą trzy bloki, numer 1, 2 i 5. 30 czerwca 2020 roku odstawieniu uległy kolejne, po bloku czwartym, dwa bloki węglowe elektrowni o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968-1969 i przepracowały łącznie 631 117 godzin. Elektrownia Pątnów przechodzi od lat sukcesywną rekonstrukcję techniczną i technologiczną. Wynika to z konieczności przystosowania bloków energetycznych o mocy 200 MW do aktualnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Bloki 1, 2, 5 zostały zmodernizowane pod kątem dotrzymania zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 210, zwanej potocznie IED. W 2012 roku zakończono modernizację bloku nr 5, 200 MW, dzięki której osiągnięto ograniczenie emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 200 mg na metr sześcienny. Natomiast we wrześniu 2015 roku zakończono modernizację bloku nr 1, a w grudniu 2015 roku bloku nr 2. W wyniku prac podniesiono moc tych dwóch bloków z 200 do 222 MW, zwiększono sprawność do 37,5% oraz osiągnięto ograniczenie emisji tlenków azotu do poziomu 200 mg na metr sześcienny. Poza tym elektrownia Pątnów wyposażona jest w dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin umożliwiające pracę zainstalowanych bloków z utrzymaniem poziomu emisji dwutlenku siarki poniżej 200 mg na metr sześcienny, a także wysokosprawne elektrofiltry o osiągalnej skuteczności 99,9%, które wraz z instalacjami odsiarczania spalin umożliwiają dotrzymanie standardu emisyjnego pyłu poniżej 200 mg na metr sześcienny. Wspólnie z elektrownią Konin i elektrownią Pątnów 2, elektrownia Pątnów dysponuje unikatowym na skalę światową otwartym obiegiem chłodzenia opartym na systemie pięciu jezior konińskich, połączonych za pomocą kanałów i skomplikowanych urządzeń hydrotechnicznych. Ciągły przepływ podgrzanej wody spowodował powstanie specyficznych dla tych akwenów biocenos. Popioły z elektrowni od wielu lat z powodzeniem znajdują nabywców głównie wśród firm budujących infrastrukturę drogową. Służą one do stabilizacji gruntu. W ciągu ostatniej dekady ponad 2 miliony ton popiołów zostało zagospodarowane przez firmy współpracujące z ZPAK. Należy podkreślić, że ilość popiołu lotnego, która jest sprzedawana w ostatnich latach, stanowi według opracowań Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania około 8% zagospodarowanych popiołów lotnych w Polsce. Zagospodarowanie takiej ilości odpadów podkreśla także znacząco wizerunek grupy kapitałowej jako dbającej o środowisko i rozwijającej model gospodarki o obiegu zamkniętym, promowanym jako cel przez Komisję Europejską. Elektrownia Pątnów zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej jest zakładem o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej. W związku z powyższym dla zakładu został opracowany program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz zgłoszenie elektrowni Pątnów jako zakładu zwiększonego ryzyka, które to dokumenty są na bieżąco aktualizowane i przesyłane do Państwowej Straży Pożarnej w Koninie